Siemanko wszystkim w nowym roku 2024. Słuchajcie, kurczę, został mi jeszcze jeden filmik z tamtego roku 2023 i teraz go właśnie wrzucam. Także zapraszam na filmik. Przypomnijmy sobie wspólnie jeszcze sezon 2023. Zapraszam. Tu? Tu nie. Aha, to jeszcze stanął, żeby sobie GPS-a ustawić. No. Aha. Długo czekasz? Tak, kurna, ciemno w środku. No. Jedziemy do Pały. W sensie maczugi. Mekka motocyklowych wyjazdów. Nie mów, że chcecie iść do góry. No co ty? To podjedziemy pod samą Pałę. Asfalt się tak podejrzanie błyszczy. Może być ślisko. Ale co to jest, kuźwa? Ale to jest niedziela, nie? Może ktoś się rozpędził, dlatego. 29 październik, niedziela. Korzystamy z pogody. Kurka wodna, bo to takie 17 stopni w październiku pod koniec, to już rzadko spotykane. Więc jedziemy sobie dzisiaj gdzieś polatać. To nie tu? No tu nie. Aha, to jeszcze stanął, żeby sobie GPS-a ustawić. No. Aha. No. Długo czekasz? Ja głupi nie sprawiłem, żebyście sobie wrzucili, że stamtąd do 12. No, my stamtąd do 12, nie? Kurde. Podobno na kawę jedziemy. No to jedziemy. A to w ogóle otwarte jest? Tak, kurna, ciemno w środku. No. Opuszczamy Olkusz. Jedziemy do Pały. W sensie maczugi Herkulesa. Do Ojcowa. Teraz się siły wyrównały. Są dwa wulkany i dwa turystyki. Kurde, normalnie jaki piękny zapach lasu. Kurcze, normalnie coś niesamowitego. Kurde, normalnie to już
3 lata, jak mnie tu nie było. Mekka motocyklowych wyjazdów. Ojców, skała, cały szlak orlich gniazd. Piękne tereny tutaj mamy. Jest co oglądać, gdzie jeździć. I piękne drogi tu mają. Właśnie wjechaliśmy do Ojcowskiego Parku Narodowego. Tam jest jakieś błoto, wiesz? Właśnie widzę, no ale... Mi się udało wyjechać. Ale tak się nie postawisz. Kurwa. Obalisz się. Dobra. Co? Wiesz co? No jest szansa, że tu wjedziesz, koło mnie. Bo tu jest twardo. Nie mów, że chcecie iść do góry. No co ty? Nie chcemy, my chcemy iść tam tylko. No to możemy tam podjechać. To podjedziemy pod samą pałę. No, ale tam nie ma ten, tam nie wiem, czy będzie miejsce. Parking i dopłatny. No. Wiecie co, tam dalej jeszcze jest wjazd w las. I tam idzie stanąć z boku, na drodze. Jedziemy tam. To podjedziemy tam. Tylko czy mi się uda stąd wyjechać? Musisz. Zrobić to odwrotnie, jak... Bo tu takie błotko jest, nie? Górna Vulcan Adventure. Kuźba, takie błoto. Masakra. Ale tam sobie staniemy. Pamiętam z ostatniej, sprzed 3 lat wycieczki tam. Taki jest miejsce, że można se stanąć. Maczuga Herkulesa odwiedzona. Teraz jedziemy gdzie? Chyba do jaskini nietoperzowej. Opuszczamy skałę i lecimy dalej. Niesamowite wrażenia z tej trasy, szczególnie o tej porze roku. Kurczę, no
kto tu nie był, to naprawdę przyjedźcie, bo warto. Warto zobaczyć ten Ojcowski Park Narodowy. Pojeździć tutaj po tych właśnie tym szlakiem Orlich Gniazd. Obejrzeć te wszystkie ruiny zamków. I tak, no super, super sprawa. Korzystamy z pięknej niedzieli październikowej jeszcze. Kurczę, tak asfalt się tak podejrzanie błyszczy. Może być ślisko tutaj. Troszkę materiałów z tej jaskini wewnątrz udało mi się nagrać, mam tego parę minut. Jeśli jesteście ciekawi, chcielibyście zobaczyć, jak ta jaskinia wygląda, nie byliście tam jeszcze, napiszcie w komentarzach, wrzucę osobny filmik właśnie z tej jaskini. No i tak, jaskinia nietoperzowa zwiedzona, to był ostatni punkt na naszej trasie dzisiejszej. No i do domku. Bo już się chłodno robi. Kurna, normalnie. Ale kuźwa, widziałeś, jak kierowcy się zachowują? Jak? Zjeżdżają elegancko, grzecznie, kuźwa. Ale co to jest, kuźwa? Ale to jest niedziela, nie? Dlatego. Masakra normalnie. Widzimy się w przyszłym roku. Albo jeszcze w listopadzie. Kurde, cała droga w korkach normalnie. Jasny gwint, patrzcie, jak tam daleko czerwono jest. Od samego Olkusza do Katowic. Masakra.
No i tak to wygląda. Ostatni przystaneczek zaliczony. Rozjeżdżamy się do chaty. Ups! Nara! Nagrywałem ten filmik z kamery z kasku, to jeszcze wtedy nie wiedziałem, że przede mną 2 miesiące i w sumie trwa nadal, ale już jest dużo lepiej leczenia farmakologicznego, bo coś mi się tam nie poukładało ze zdrowiem. Na szczęście wszystko wraca powoli do normy. No i może też zauważyliście, zresztą tak ten głos taki miałem trochę zmieniony i tak dalej. I też dlatego pewnie zapomniało mi się pożegnać z wami w trakcie tego filmiku tam na koniec, więc teraz to zrobię i dzięki za oglądanie tego filmiku właśnie i co? Widzimy się w następnym. Cześć bajo, lewa!